Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jak wiemy, nasi kochani deweloperzy uwielbiają dodawać niesamowity content do naszej ulubionej gry. Jednakże przy okazji lubią też coś spartaczyć i w tym wypadku nie było inaczej. W ostatnich dniach doczekaliśmy się nowego update'u, malutkiego update'u, ale jakże kluczowego, po którym możemy usuwać dwa źle zrobione zdjęcia przez nas, chwała Bogu, oraz zmienili cały system porozumiewania się głosowego w grze. Wcześniej był to Photon Voice Recognition, teraz mamy V-Boxa. Przy tym również się zatrzymamy, bo V-Box miał kilka błędów, miał kilka bugów i zobaczmy, jak one tak naprawdę wyglądały. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli podoba wam się ten materiał. Suby i komentarze też są dla was, a ja przechodzę do tego, co te gry skierują najbardziej, czyli wbijamy się do Phasmophobii i zobaczmy, co tak naprawdę było problemem. Nie, to nie chciałem wyrzucać w sumie. I... tak. Dobra. Zmiana taktyki. Idiot! Hello! Hello, 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 hello! My dick. Woo! Ja nawet ręce miałem u góry. Nic nie nacisnąłem. To menda zwykła. Banshee imo. No, niezły Banshee, no. Jednak mnie słyszała? Może mnie słyszała jednak? Może jednak jest coś popsute, co? Bo mówili, że jest popsute. Więc może jest popsute. Dobra, musimy to sprawdzić. Zróbmy to tak. Po prostu sprawdźmy, czy... tekstury się załadowały. Bym chciał sprawdzić, czy te duchy mnie będą słyszały. Dobra, wciul w to. Po przedwczorajszym update'cie jest podobno błąd, że nawet jeżeli nie włączamy czatów głosowych, lokalnych lub globalnych, to duch czasem nas słyszy. Czasem lub zawsze, nie wiem. Dotychczas nie mieliśmy problemu, ale zobaczymy. Za chwileczkę. Okej, to wyłączam. No nie no, dziwne. Poszła sobie. To jest Hantu, nie? No dobra, mogłem aktywować... No nie, no ale to jest Hantu i tak, to nic nie ma znaczenia, nie? To by przylas, nie? Możemy zrobić tak samo. Tu i tu, on gdzieś zacznie Hanta stąd, tak? Cześć Werka, witam. Nie zauważyłem, przepraszam. Nie, to chcę wyłączyć. O k***a, to jest Revenant. Pam param pam pam. Pam param pam pam. Pam 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 pam. Słyszą mnie. Nie, ja mam latarkę wyłączoną. Patrz, pyk. No, słyszał mnie bez czatu głosowego ustawionego, czyli jest zbugowane. No? No? Dlatego mnie tam zabił. To menda. Słyszał lat. To jest na tych ustawieniach. Pokażę. Znaczy... 0 dowodów, dobra, powiem. 0 dowodów, wszystkie hiding spoty, normalna prędkość. Co tam jeszcze jest? Nie pamiętam. No właśnie, kurczę, po cichu trzeba grać. Dziwne. Uff. 0 sanity, 0 dowodów, nie powiedziałem tego? Korki włączone, tak. Pogoda, mgła, ja mam ustawione. No i tam te częstotliwości, bla 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 bla. Ekiwak, sobie wpiszesz tam turbo sposób na zarabianie u mnie na YouTube. Teraz zobaczymy. Hello! No nic. Masakra. No, nic nie wciskam, nie? Czyli... Ale kupa. Nie umyłeś się i po zapachu leci. Nysmo. Nie mierz wszystkich swoją miarą, nie? No. Hehe. Dobra, no. Czyli nie mogę nic mówić, jak się chowam. Bez sensu. Moi kochani, wnioski tutaj były dosyć proste. Duch słyszał nas, mimo że nie używaliśmy ani czatu lokalnego, ani czatu globalnego. Ja nie wciskałem żadnych przycisków, miałem wyłączoną latarkę, nie używałem żadnego sprzętu elektronicznego, a duch mimo to mnie namierzał. Było to fajnie widać akurat na tym rewenancie, który bardzo szybko jest weryfikowalny w tym sensie. Kiedy tylko wyczuję głos, wyczuję elektronikę, wyczuję cokolwiek, od razu do nas sprintuje. Ja nie wciskałem przycisków, od czatów oraz miałem wszystko wyłączone, a Revenant i tak do mnie przyspieszał w turbo prędkości. Jednak mimo wszystko, montując ten materiał, zauważyłem, że wyszedł hotfix. Wyszedł hotfix, którego chciałbym wam pokazać, tylko muszę go tutaj wam włączyć. Dajcie mi dosłownie... sekundę. Proszę bardzo. Photon Delation and V-Box Hotfix 0.10.1.2. The Ghost can now hear Steam Deck players. Voice chat will now work on Steam Deck. The gamepad... Może to jest to, co naprawili. The gamepad cursor is no longer offset in the journal. If you mute a player, you will know... they will now be muted in global chat. You can now play if you fail to connect to the voice server. The ghosts can now hear you if you change your microphone in single player. Nie do końca wiem, o co tu chodzi. Że duch nas słyszy, jeśli zmienimy mikrofon na singlu. Nie wiem, jaki tu był błąd z tym. Photos can now be removed if a player leaves. O tym pisało sporo osób w komentarzach na YouTubie pod odcinkiem. Widziałem też na Discordach sporo pytań o to, że gdy gracie multiplayera, ktoś wyjdzie, to nie da się usunąć zdjęcia, bo nadal ma być głosowanie wszystkich graczy. To jest już naprawione. Virtual audio devices will now work with voice chat. Known issues, Vosk voice recognition does not work on Steam Deck. Zastanawiałem się, bo ja używam Voska. Może to jest kwestia tego, ale wszedłem po zaimplementowaniu tej aktualki, tego hotfixa i zobaczcie w zasadzie, co mi wyszło, bo to będzie najłatwiej, jeżeli wam pokażę, co się stało, gdy wszedłem po prostu do gry po tej aktualce. Zapraszam serdecznie do dalszej części materiału. Dobrze, moi drodzy, więc jesteśmy w vanie. Teraz, żeby była jasność, mam ustawionego Voska i to będzie trochę pewnie jak przyjazd do mechanika. Coś nie działa, przychodzimy, jednak zaczyna działać, więc nie wiem. Ja troszeczkę to potestowałem, jest już późno, bo jest 5 rano, raczej wcześnie, gdy nagrywam ten materiał, ale no chciałbym też mieć jakąś pewność, Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Póki co, jak próbowałem ducha triggerować po prostu przez mowę, bez... Mamy go gdzieś tutaj. Bez wciskania jakichkolwiek przycisków od czatów. On mnie olewał. Mamy post event, to nie oni. Możemy sobie zaznaczyć tak for fun. No i zobaczymy, czy teraz jak to będzie wyglądało. Triggerujemy go najpierw sobie tutaj, do looping spota. Po czym ja wyłączę tą latarkę. Oby tylko to nie był... No fajnie, jakby to był Revenant na przykład, nie? To by było dobre porównanie, bo byśmy wtedy szybko wiedzieli, co jest grane. No ale ja też nie będę tutaj siedział 5 godzin i czekał, aż Revenanta trafię. Ale może nam się poszczęści, kto wie. Na razie nam się nie szczęści, bo tu w ogóle nie chce huntować. Come on. Mark. Mark, please. Obraził się. Mark się obraził. Nie chce nic robić. Nie chce działać. Nie współpracuje, krótko mówiąc. Możemy też zrobić w ten sposób. O, kość. Spider. Możemy też zrobić w ten sposób. Ale on nie chce, on nie chce. No jak, to jest jak przyjazd do mechanika właśnie. Przyjeżdżamy do mechanika, nic nie współpracuje, nic nie współgra. Wszystko działa jak należy. Duch nie hantuje. Jest ogólnie chillera. Dobra, mamy to. Hello? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Nie jest w ogóle mną zainteresowana. A jak włączę latarkę i użyję voice chatu, od razu do mnie idzie, zobaczcie. Okej. Okay. Hello, hello, hello. Hello. Okej. Okay. Nie trwało to zbyt długo, ale jakaś wskazówka jest, że chyba jednak jest poprawa, ponieważ początek hunta mówiłem do niego, nie używając w ogóle niczego. Aj. Czy możesz nie przeszkadzać teraz? Ja tutaj robię testy. Huntuj mnie, debilu. Skończony. Nie przyszedł do nas, tak? Tutaj. Nie striggerował się na sam mój dźwięk bez czatów. A gdy tylko użyłem latarki lub użyłem czatu globalnego, wtedy od razu znalazł do mnie ścieżkę. Zobaczymy jeszcze raz. Cały czas działam na wosku, nic się nie zmienia. Ja zawsze używałem woska i wosk u mnie działa, więc nie mam z nim problemów. Ok, wyłącz. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Ghosty, ghosty, ghosty. Dobra, idzie tu. Ghosty, 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 ghosty. Ghosty, 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 ghosty. Nie sądzę, żeby... A, teraz mi zauważył. Ghosty, 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 ghosty. Nie, nie triggeruje się na mnie. On tu przyszedł na początku, bo możliwe, że wyczuł latarkę, albo wrócił do miejsca, w którym widział mnie na poprzednim huncie. Tu trochę skopałem, bo mnie zauważył, dlatego zawrócił. Pamiętajcie też, że duch może zawrócić mimowolnie. On cały czas sobie może roamować podczas hunta. Może... A. Dobra. Jeszcze jeden test. Ajajaj. Pełnijmy go tu. I on tu przyjdzie, bo użyłem czatu globalnego. Widzicie? Przyszedł. I ja teraz sobie gadam cały czas, ale on sobie idzie w swoją stronę, więc Chyba teraz on idzie randomowo. Chyba, mam nadzieję, że idzie randomowo. Randomowo się tu bawi, a może się nie bawi randomowo? Nie wiem tego tej chwili. What the fuck are you doing, my friend? My friend, why? What? Może nie mam racji, możliwe, że to nadal nie działa, albo działa raz, a raz nie działa. Ciężko to powiedzieć, ciężko to stwierdzić. Ja zrobiłem z 10 prób. No ani razu mnie nie zabił, ale też już byłem wyczulony na ten fakt, więc... Nie wiem, czy on mnie tu goni, bo sobie po prostu chodzi wokół tej wyspy, czy mnie tu goni, bo faktycznie coś słyszy. Ściągniemy go tutaj, może? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Wtedy uciekniemy za ten i będziemy gadali tam. Zobaczymy, czy on wtedy do nas tam przyjdzie. Tak czy siak jest to dosyć podejrzane. Takie mam wrażenie, że to Juraj, ale nie wiem. A może nie Juraj. Chciałem coś powiedzieć, zapomniałem. Dobra, ściągamy go tu. Dobra, tarczy i teraz będziemy z nim rozmawiali. Halo, halo, panie duchu, panie duchu, panie duchu, panie duchu, on idzie za mną, ewidentnie idzie za mną, a może nie idzie za mną, chyba idzie za mną. Tak mi się wydaje, że za mną idzie, bo jednak ta ścieżka jest dosyć podejrzana, zobaczcie, on cały czas za mną idzie, więc chyba jednak to nadal jest popsute. Chyba jednak ta aktualizacja nie za wiele pomogła. To jest jakiś dramat, ale... Możemy zrobić jedną inną rzecz. Mówi, powiedzieli nam, że Vosk nie działa. Przestawmy sobie to na Windowsa. Ja, czy w ogóle na Windowsie mnie to... mnie słyszy na Windowsie? Ja nie wiem tego. Zobaczmy, czy na Windowsie rozpoznawanie... What the fuck? Zobaczmy, co teraz się wydarzy, ok? Światła dostały... Światła się zbugowały, przepraszam, no na Windowsie bugują się światła najwyraźniej. Nie chciałem tego zrobić, nie chciałem tej dyskoteki. Myślałem, że te bugi mamy już za sobą, ale jednak nie, one nadal są. I to jest piękne, cieszmy się tymi bugami. Phasmophobia, spać nie można. Ona nas zawsze zaskoczy, dobra. Dobra, i teraz zobaczymy, co się stanie. Raz, 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 duchu, 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 on mnie kurwa słyszy. On mnie słyszy jak bumcyk mnie słyszy, bo on za mną łazi jak debil w kółku. O, a może jednak nie? What the fuck? Czemu tu łazisz? Czy ty lubisz tu łazić? Czy o co ci chodzi? Powiem wam, jestem kompletnie confused. Nie wiem, co tu się dzieje. Zmieńmy lokację, zmieńmy, idźmy sobie tu. Idźmy tu, idźmy tu. Może on tam po prostu lubi łazić wokół tej wyspy. Ale mam wrażenie, że to nie działa, że nadal nas słyszy. Bo to jest ewidentnie coś nie ten tegec, nie? Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. Raz, raz. Próba mikrofonu, raz, raz. Raz, próba mikrofonu. Raz. Raz. Nie wiem, gdzie on jest, nie wiem. A. Bez sensu. Te testy nie mają sensu. Nie wiem, jak mam to sprawdzić lepiej. Revenant by się przydał. Nie mam tu więcej looping spotów, albo tu, albo tu. Ale ewidentnie za mną chodzi, nie? Tak ewidentnie. Nie, mam takie wrażenie, że mogłem w którymś momencie mieć latarkę włączoną. A to byłoby głupie z mojej strony. Mam nadzieję, że nie. Zobaczmy jeszcze jednego hanciora, nie? Zamknę tu drzwi. Albo dobra, teraz idę kuchnię. Gaszę to? O. Halo, duchu, no nie, no to nie jest możliwe. To nie jest absolutnie możliwe. On mnie słyszy. On mnie słyszy nawet na Windowsie. Więc rozpoznawanie mowy, a raczej czaty globalne nadal nie działają. Teraz mnie przestał słyszeć, ale jednak mnie usłyszał znowu. Więc kusiwa, to nadal nie działa. Miejcie to na uwadze po prostu. Może ja miałem po prostu szczęście i też robiłem to dosyć na szybko, bo skończyliśmy streama koło północy. Zanim się ogarnąłem, to była tam 2:00, 3:00. Parę razy wszedłem, zobaczyłem, co się dzieje i tak naprawdę myślałem, że okej, chyba jest lepiej. Ale okazuje się, jak sami zobaczyliście, że wcale nie jest i dalej to rozpoznawanie mowy nie działa. Nie wiem, co to za duch, to może być Jurej, ja się na tym kompletnie nie skupiałem. Więc co polecam? Co polecam? Trzeba wrócić troszeczkę do podstaw. A, to mógł być Banshee, on się teleportował do nas, do garażu. Trzeba wrócić trochę do podstaw Phasmophobii, kiedy duchy zawsze nas słyszały i nie mogliśmy się totalnie odzywać. Bo na razie no to po prostu nie działa. Myślę, że na dniach, w ciągu kilku godzin, kilku dni jakiś kolejny hotfix wyjdzie i być może wszystko wróci do normy. Nie sądzę, żeby to było zamierzone, byłoby to... Poinformowaliby nas o tym, prawda? Jeżeli chcieliby, żeby duch faktycznie cały czas nas słyszał. Ja uważam, że to nie jest złe. Bo nomen omen, jeżeli jesteśmy podczas polowania, fajnie jakbyśmy zamknęli jadaczki, a nie sobie śmieszkowali, nie? To trochę też klimat psuje. Ale no wiadomo, gra jest grą i tak nie powinno być, bo nikt nas nie poinformował o tym, że coś takiego zostanie wprowadzone. Będę was informował na bieżąco, jeżeli coś się zmieni, bo jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, to możecie wbić na Discorda. Linki macie zawsze w opisie i tak dalej, i tak dalej. Będą może jakieś live'y, będziemy o tym dyskutować, dywagować i tak dalej, i tak dalej. Ja idę spać, życzę wam miłego dnia, pozdrawiam serdecznie i słyszymy się pewnie wkrótce, mam nadzieję, że szybciej niż później. Do usłyszenia.